Myślę, że wielu Polaków chce Cię poznać, jaką Ty jesteś osobą. Czy Ty jesteś bardziej imprezowiczką, czy jednak taką osobą, która woli jakiś kocyk, kominek? Wiesz co, to zależy od mojego nastroju tak naprawdę, bo są takie dni, kiedy najchętniej bym się zaszyła pod kocem i z kieliszkiem wina albo herbaty, kubkiem, po prostu nie pokazywała się światu. Natomiast ja jestem taką osobą z natury, która zawsze chce więcej i chce poznawać nowych ludzi. Sam fakt, że mieszkałam w Zduńskiej Woli, tam miałam pracę, wyprowadziłam się do Łodzi. Tam mi się wydawało, że to już jest w ogóle wielki świat. Pomieszkałam w Łodzi 8 lat i stwierdziłam, że dobra, teraz czas na Warszawę. Więc gdzieś mnie ciągnie do tego dużego świata i może imprezowiczka to jest złe określenie, ale lubię być, lubię doświadczać i no i tyle. A plan na Sylwestra? No moja jedna z głównych nagród na wyborach Miss Polonia to był bal sylwestrowy w hotelu Narwil, więc pierwszy raz w życiu będę na balu, ponieważ ja zawsze uważałam, że Sylwester to jest taka trochę wymuszona impreza i spędzałam go najczęściej gdzieś w gronie znajomych, na domówkach tak zwanych, a w tym roku idę na bal, czyli będzie długa suknia, będą loki i będzie prawdziwy bal. A kogo ze sobą zabierasz? Zabierasz? A kogo? Kogoś. Czyli jesteś zakochana? Oj nie, nie będę ci mówić o takich rzeczach, za mało się znamy. Okej, dobra, czyli Miss Polonia jest zajęta. Miss Polonia jest zajęta.